już rozpoczął Szamotulski. Do Wasilewskiego. Ten długa piłka w kierunku Rasiaka. Rasiak utrzymał się przy piłce. Będzie miał okazję do oddania strzału. Piekielnie silny strzał Grzegorza Rasiaka, ale piłka ląduje na poprzeczce bramki drużyny macedońskiej. Trochę chaotyczna taka przepychanka tutaj Rasiaka, ale zdecydował się na uderzenie. Piekielnie silne uderzenie. No i gdyby ta piłka spadła ciut niżej, cieszylibyśmy się z prowadzenia. A tak w dalszym ciągu 0-0. Proszę Państwa, podawałem Państwu zawodników rezerwowych naszej reprezentacji, ale o tym za chwilę, bo teraz znakomita okazja dla Andrzeja Niedzielana. Czy będzie 1-0? Tak! Jest bramka dla polskiego zespołu. Andrzej Niedzielan, gracz od niedawna Groklinu Grodzisk Wielkopolski, zdobywa pierwszą bramkę w tym roku w międzypaństwowym meczu naszej reprezentacji. Ładna akcja polskiego zespołu. Popatrzmy raz jeszcze, podanie Kaczorowskiego. I tu Andrzej Niedziela, niczym wytrawny, rasowy snajper, spokojnie pokonuje Janę Nikolowskiego. Dobre przyjęcie piłki, dobra szybkość Niedzielana. Nikolowski skrócił kąt, wybiegł do piłkarza Groklinu. Tu jeszcze był lekko zahaczany Andrzej Niedzielan. Z prawej strony Batkowski. Odnoszę wrażenie, że teraz czekamy na błąd rywala, na okazję do kolejnego kontrataku. Może teraz Lasocki, Niedzielan, Majewski. Podanie do Dawidowskiego. Będzie doskonała okazja teraz dla Tomasza Dawidowskiego. Rasiak. Czy wykorzysta okazję? Tak. Prowadzimy z Macedonią 2-0. Na raty strzelał Grzegorz Rasiak na bramkę Janę Nikolowskiego, ale trzeba podkreślić doskonałe zachowanie. Tu Tomasz Dawidowski był faulowany. Rasiak przyjął piłkę, przełożył. Pierwsze uderzenie broni Nikolowski, ale przy dobitce jest już bezradny. I prowadzimy z zespołem Macedonii 2-0. 34. minuta meczu. Nasz zespół prowadzi z Macedonią 2-0. Raz jeszcze powtórka tej akcji. Mimo powrotu Arslaniego prowadzimy zespołem Macedonii i okazja do poprawy wyniku. 44. minuta spotkania. Tomasz Dawidowski nie zdecydował się na dośrodkowanie lewą nogą. I przepiękna bramka! Fantastyczna bramka debiutanta Rafała Lasockiego. Przepiękny gol, proszę Państwa. Bramka, która mogłaby być ozdobą europejskich stadionów. Może to i dobrze, że Tomasz Dawidowski nie zdecydował się na dośrodkowanie lewą nogą. Idealnie wbiegł Lasocki, piłka w samym okienku bramki Nikolowskiego i w 44. minucie. Popatrzmy raz jeszcze, fantastyczna, przepiękna bramka. Stadiony świata, chciałoby się powiedzieć. Rafał Lasocki zdobywa trzecią bramkę. Jacek Zieliński dobrze asekurujący teraz swoich kolegów w liniach defensywnych. Rasiak do Majewskiego i teraz szansa dla Andrzeja Niedzielana, wraca Sedlowski, ale szybszy Niedzielan, będzie 4-0, broni Nikolowski, jeszcze nie koniec akcji, jeszcze Tomasz Dawidowski przełożył piłkę na prawą nogę, za długo trwała ta akcja, już poradzili sobie teraz piłkarze macedońscy z naszymi zawodnikami, mogło być 4-0 w ostatniej minucie tej pierwszej części spotkania. Jest tu przy piłce Janczewski, jest Goran Chrystowski, oni przygotowani do wykonania tego stałego fragmentu gry. Chrystowski, bardzo nieprzyjemne uderzenie, jeszcze miał okazję do poprawienia Naumowski, ale trzeba przyznać, że bardzo nieprzyjemnie uderzył. Popatrzmy raz jeszcze, Chrystowski z rzutu wolnego, ta piłka skozłowała przed Liberdą, zdołał ją odbić przed siebie Mariusz Liberda. Halimi, niedokładnie teraz Halimi, okazja dla naszych zawodników, Sebastian Mila, ale pogubił się nieco Sebastian Mila w tym dryblingu. Ale ambitnie odzyskał jeszcze piłkę. I teraz błyskawicznie Schnauzner do Burkharda. Burkhard, Mila. Dobrze prostopadle Mila do Andrzeja Niedzielana. Andrzej Niedzielan Nikolowski. Dobra akcja naszego zespołu. Teraz przewaga w drugiej linii zespołu macedońskiego. Zdrawewski zdecydował się na uderzenie i bardzo ładna interwencja Mariusza Liberdy. Pewnie chwyta tę piłkę po strzale Saszo Zdrawewskiego. Igor Janczewski w narożniku boiska. On będzie wykonywał ten stały fragment gry dla zespołu macedońskiego. My mamy jeszcze w pamięci tę sytuację z pierwszej połowy, kiedy Tomasz Dawidowski idealnie obsłużył Rafała Lasockiego, a ten zdobył przepiękną bramkę. No ale teraz nie chcielibyśmy powtórki tej sytuacji, nie chcielibyśmy, aby skończyło się to bramką dla drużyny macedońskiej. No i na szczęście się w
bramką nie skończyło, ale jeszcze nie koniec akcji. Schnauzner. Doskonałe uderzenie Batkowskiego i po raz trzeci w tej drugiej części gry Mariusz Liberda daje próbkę swoich umiejętności. Widzimy raz jeszcze, doskonale uderzył z półwoleja Chaum Batkowski. Popatrzmy raz jeszcze, złożył się bardzo ładnie do tego strzału. 3 minuty do końca tego spotkania. Przypomnę, że prowadzimy z Macedonią w Splicie 3-0. No i teraz, który z naszych graczy zdecyduje się na uderzenie z rzutu wolnego? Odległość spora, około 25 metrów do bramki Jana Nikolowskiego. Jest przy piłce Mazurkiewicz i jest Marcin Wasilewski. I wygląda na to, że będzie krótkie podanie do Wasilewskiego, a ten będzie uderzał na bramkę Nikolowskiego. Zobaczymy za chwilę, jak nasi rozwiążą ten wariant gry. Krótkie podanie do Wasilewskiego. Bardzo dobre uderzenie Marcina Wasilewskiego. Mogło być 4-0, ale tym razem Nikolowski stanął na wysokości zadania. A to popatrzmy raz jeszcze. Bardzo silne, mocne uderzenie Mazurkiewicz. I bram! No, krzyknęliśmy tu wszyscy na stanowiskach, że jest bramka, ale nie trafił w dobrej sytuacji Andrzej Niedzielan. Szkoda, bo mogło być 4-0. Raz jeszcze powtórka tej akcji. Popatrzmy, w dobrej sytuacji znalazł się sprawdzian dla młodych zawodników. Sprawdzian, który powinien trenerowi Janasowi. Teraz uwaga, Andrzej Rasiak, nie było Grzegorz Rasiak, nie było spalonego. Jeszcze nasi, Andrzej Niedzielan. Nakazuje grać dalej sędzia Trifkowicz. Zdrawewski i Mila, bardzo ambitnie walczący ze Zdrawewskim. Jeszcze Polacy, Andrzej Niedzielan. Ucieka z lewej strony Sebastian Mila, ale Niedzielan do środka, do Burkharda. Burkhard bardzo ładnie na lewo do Madeja. Madej, naprzeciwko niego Chrystowski. Madej wchodzi w pole karne, uderza i broni Janę Nikolowski. Dobra akcja naszego zespołu na zakończenie tego spotkania.